Piątek, 26 lipca. Jesteśmy w Sibiu. Dotarliśmy tu dzisiaj autostopem około południa. W Sibiu nie zabawimy jednak długo. Za kilka godzin, po dokonaniu niezbędnych zakupów, wsiądziemy w pociąg do miejscowości Turmuroszu, skąd następnie udamy się w Góry Fogarskie. Historia Sibiu sięga początków XII wieku. Jego najstarsza część zwana jest Dolnym Miastem. Tak zwane Górne Miasto powstało w okresie kolonizacji saskiej w latach 1191-1224 wokół istniejącej tu Bazyliki Romańskiej. W roku 1692 miasto stało się siedzibą mianowanego przez cesarza Austrii gubernatora Transylwanii. Na przełomie XIX i XX wieku Sibiu przeżyło okres modernizacji, uzyskując m.in. pierwszą linię telefoniczną w roku 1885, czy też jako drugie miasto w Europie tramwaj elektryczny w roku 1905. Dla większości jednak Sibiu kojarzyć się będzie z rewolucją rumuńską z grudnia 1989 roku. Upamiętniają ją chociażby widoczne na filmie pomnik, a także armata i transporter opancerzony Scott. Ten ostatni jest pilnowany przez młodego żołnierza, który burzy się na każdą chęć sfilmowania bądź sfotografowania z bliska swojego cennego obiektu. Oglądamy teraz ewangelicki kościół parafialny, uważany za najcenniejszy zabytek w Sibiu. Swój obecny wygląd kościół ów uzyskał w roku 1520 jako największa gotycka bazylika Siedmiogrodu. Przed frontem świątyni znajduje się pomnik biskupa i historyka saskiego Georgia Daniela Tocza. Zajrzyjmy teraz do wnętrza bazyliki. Co tu mamy, Ewo? Matka Boska Oranka z Chrystusem Emanuelem. Na czterech rogach kopuły, cztery niebogłyści. A na reszcie to jakiś konek hagiograficzny dotyczący albo poszczególnych świętych, albo życia Chrystusa. A to już wnętrze cerkwi w miejscowości Turnuroszu u stóp Gór Fogarskich. Jest sobota, 27 lipca. Słupnicy? Tacy święci, którzy budowali sobie na pustyni słupy i wędzali tam ludzie. W tych słupach? Na słupach. O, spadł na słup. Widziałby słupy, nie mogą i grupy biłe. Chyba tak. A to były duże wysypy pojemne? Wysokie, ale powierzchnia była niewielka. Nie jest metr na metr może. Tak, żeby to po prostu mogłem stać przez szatana. I szatan był pod postacią pięknej kobiety. To jest Chrystus pewnie. Chrystus i coś... walczący z bestią. Jakieś nawiązanie ma do Apokalipsy, się tym zainteresować jeszcze. A to kto? Mikołaj Święty? Mikołaj. A, tak.
Sigiszarzy Michał był przedstawiony z takim czymś drewnianym. Gabriel. Z pismem zwiastującym. No nie, Mikołaja zrób. Mikołaja na drzwiami. Jakie pieśni śpiewamy. Gdzie się ta słońca? A nie. Ja byłam w kolonii, a zrobiłam się to stypendium. I była książka, i wpisywać się z tej prośby. I myślałam, Pani Boże, żeby mnie wreszcie miała, żeby mnie po niemiecku. No i fajnie. Byliście kiedyś w Krakowie w kościele świętego Piotra i Pawła? Tak. Tam gdzie jest grób skarb? Tak. I tam widziałaś tyle karteczek z prośbami przykryć? Do Turnu-Roszu przyjechaliśmy dnia poprzedniego wieczorem, jadąc bezpośrednim pociągiem z Sibiu. Dzięki uprzejmości miejscowych odnaleźliśmy czerwony szlak, którym dotarliśmy do monastyru położonego za osadą. Tam, w skromnym schronisku, postanawiamy zostać na dwie noce. Dzisiaj zwiedzamy malowniczą cerkiew w Turnu-Roszu. Jest to jedyna znajdująca się w tej miejscowości świątynia, jeśli nie liczyć położonego nieopodal monastyru, w którym zatrzymaliśmy się na noc. Jak widać na filmie, freski wewnątrz i zewnątrz cerkwi są utrzymane w doskonałym stanie, choć nie mają zapewne tylu lat, co słynna polichromia, jaką pamiętamy, z klasztorów na Bukowinie. Dzięki naszej koleżance Ewie, która jest prawdziwą pasjonatką sztuki prawosławnej, dowiadujemy się od niej znaczenia wielu symboli zawartych na ikonach. Pomału rozszyfrowujemy ich treść. Po wnikliwym zwiedzeniu cerkwi udajemy się na stację kolejową Turnu-Roszu, skąd pojedziemy przełomem rzeki Aluty do położonego około 40 km na południe miasteczka Kalimaneszt. W końcu, po dłuższym oczekiwaniu na pociąg, ruszamy. Jest godzina 16:30. Na tą podróż skusiła nas informacja o niezwykłej malowniczości trasy. W rzeczywistości jesteśmy nieco rozczarowani, ale nie do tego stopnia, by żałować tej wycieczki. Piękna pogoda poprawia jakość widoków za oknami pociągu, a dodatkowym urozmaiceniem są liczne na tej trasie tunele. Pomału zbliżamy się do Kalimaneszt.